Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, komentarz. W 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł podkreśla suwerenne prawa Ducha Świętego do rozdzielania darów łaski w ciele Chrystusowym, każdemu poszczególnie jak chce. Było to widać w 12 rozdziale, werset 11. Dalej w 14 rozdziale poucza o właściwym używaniu tychże darów ku zbudowaniu wspólnoty. Przypomina nam również, że bez miłości nie może być zbudowania. W liście do Efezjan czytamy, że ciało buduje siebie samo w miłości. Rozdział 4, 16 werset. Miłość jest duchowym motorem każdej prawdziwej służby. Jest dokładnie tak, jak ktoś powiedział. To właśnie miłość jest tym, co każe nam nie tylko pracować, ale i służyć w naszej pracy. Wzajemna miłość jest naczelną zasadą, która powinna regulować wszystko, co dzieje się w zgromadzeniu. Z tego też względu apostoł daje nam tę piękną i krótką rozprawę. Nie pokazuje w niej, czym jesteśmy, ale czym jest miłość? Oglądamy tutaj miłość samą w sobie, w jej istocie i naturze, zaś niekoniecznie w jej działaniach i uczynkach. To prawda, że miłość jest aktywna i taka być musi, ale tutaj mamy przedstawioną miłość pasywną. Nie oznacza to jednak, że bierną, nieujawnioną w czynach. Apostoł mówił uprzednio o darach łaski. Wiemy, że w zakresie tym istnieje pewna hierarchia, ponieważ wspomniał o większych darach łaski. To do nich mamy dążyć, bo istnieje droga jeszcze doskonalsza. Mówi o tym w rozdziale 12, 31 wersecie. Możemy służyć sobie nawzajem przez dary łaski, ale jeszcze doskonalszą drogą służby jest miłość. Na początku rozdziału apostoł podkreśla szczególne znaczenie i wartość miłości, wersety od 1 do 3. W głównej części 13 rozdziału przedstawiona jest istota miłości w jej wszelkich pięknych cechach i właściwościach, wersety od 4 do 7. Zaś na końcu oglądamy jej nieprzemijalność. W miarę upływu czasu nigdy nie zawodzi, a w wieczności nie przeminie. Wersety od 8 do 13. Wybitne znaczenie miłości. Aby udowodnić nieskończenie wielkie znaczenie miłości, apostoł podkreśla trzy wartości, którymi wierzący w Koryncie się chlubili. Elokwentny sposób wyrażania się, duchowe majętności i uczynki. Mówi, że choć Koryntianie mogli używać tych rzeczy, aby wywyższać przez to samych siebie i mogły być one w ich oczach czymś znaczącym, to jednak jeżeli miłość nie była przy tym ich nadrzędnym motywem, w ocenie Boga były pozbawione wartości. Werset pierwszy. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Wierzący w Koryncie przypisywali wielkie znaczenie do daru mówienia językami i naturalnej elokwencji. Apostoł ostrzega nas, mówienie językami i to nawet anielskimi, pozbawione choćby krzty miłości, jest niczym miedź dźwięcząca lub cymbał brzmiący. Werset drugi. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Wierzący chełpili się również ze swych duchowych możliwości. Posiadali wszelkie dary łaski i poznanie oraz mieli wgląd we wszystkie tajemnice.
niewykluczone, że mieli też wiarę, przez którą mogli wykonywać wielkie rzeczy. Ale, jak mówi apostoł, możemy posiadać przeróżne zdolności, lecz jeżeli nie mamy miłości, to jesteśmy niczym. Zwróćmy uwagę, że Paweł nie mówi, jakoby te dary łaski, prorokowania, poznania i wiara były niczym, lecz ten, kto używa ich bez miłości. Apostoł nie odnosi się w tym momencie do wiary w Chrystusa, ponieważ wiara działa przez miłość. Mówi raczej o takiej wierze, która uzdalnia wierzącego do przezwyciężania nie lada przeszkód, przeciwności i do wykonywania wielkich dzieł. Podkreśla, że posiadanie takiej wiary bez miłości jest jak najbardziej możliwe. Werset trzeci. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Z pewnością nie przychodzi nam trudno przyznać, że możliwa jest piękna mowa bez miłości. Nie trudno jest także wyobrazić sobie, że można się chlubić swym duchowym poznaniem bez udziału miłości. Takim osobom skłonni bylibyśmy poradzić, aby mniej mówili, a w zamian za to nieco więcej działali. Ale apostoł ostrzega nas dalej, że możliwe jest także, aby bez miłości wykonywać wzniosłe czyny. Mówi, że możliwe jest rozdanie całego mienia biednym albo wydanie swojego ciała na mękę, na przykład na spalenie. A jednak i tu może zdarzyć się, że to nie miłość determinuje czyny. Wówczas wszelkie działania nie przyniosą zamierzonych efektów. Nawet jeśli Bóg potrafi użyć takiej mowy, poznania lub uczynków bez miłości do osiągnięcia swych celów, to jednak nie przyniosą one żadnego zysku temu, który tak mówi lub postępuje. Bez miłości jest niczym. Istota miłości. Wersety od 4 do 7 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 13. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Podkreśliwszy zupełnie wyjątkowe i niepodważalne znaczenie miłości, apostoł przedstawia jej prawdziwy charakter. Jak słusznie zauważono, pierwsze 8 cech miłości to dążenie do całkowitego porzucenia własnego ja w jego niecierpliwości, bezwzględności, zazdrości, narzucaniu siebie, dumie, przekonaniu o własnej wyższości, ważności i nieuprzejmości, egocentryzmie i kłótliwości. Miłość jest cierpliwa. Ciało zawsze jest niecierpliwe, ale miłość potrafi wytrzymać i czekać wytrwale na czas Boży. Cielesna wytrwałość szybko się wyczerpuje, podczas gdy miłość nigdy się nie zużywa. Miłość jest dobrotliwa. Jeżeli ciało musi na coś czekać, to często dzieje się to w zatroskanym i rozgniewanym duchu. Jednak miłość potrafi nawet w bolesnym oczekiwaniu zachować dobrotliwe usposobienie, w którym ma wzgląd na innych. Miłość nie zazdrości. Ciało zawsze dąży do osiągnięcia pozycji przed lub nad innymi i jest zawistne, ilekroć inni cieszą się większą życzliwością lub wyróżnionym stanowiskiem.
Miłość potrafi radować się bez najmniejszego cienia zazdrości z zaszczytów i uznania okazywanych innym. Miłość nie jest chełpliwa. Nie jest zuchwała i nachalna. Człowiek w swej zepsutej naturze lubi się narzucać, to znaczy dążyć do tego, aby zostać zauważonym, być na pierwszym planie. Miłość nie jest zapatrzona w siebie, lecz powściągliwa i skromna. Miłość nie nadyma się. Ciało często jest zarozumiałe, napuszczone i przekonane o ważności siebie samego. Miłość zaś zajmuje zawsze niższe miejsce w służbie dla innych. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Człowiek, nawet piastujący wysokie stanowisko, potrafi postępować nieprzystojnie i nieobyczajnie. Miłość natomiast doprowadza zarówno zacną osobę wysoce urodzoną, jak i tę o niskiej pozycji do miłego i uprzejmego postępowania. Miłość nie szuka swego. Ciało zawsze jest samolubne i dąży do spełnienia swych własnych potrzeb i zaspokojenia swych pragnień. Miłość jest bezinteresowna i altruistyczna. Szuka dobra innej osoby. Miłość nie unosi się, nie daje się szybko sprowokować i doprowadzić do rozgoryczenia. Ciało zawsze jest drażliwe, szybko obrażone i rozgniewane. Nie zapomina żadnej obelgi. Miłość jest daleka od gniewu i nie daje się łatwo sprowokować. Co prawda i miłość można w pewnym sensie rozdrażnić, bo właśnie w tym liście apostoł zwrócił uwagę na to, że możliwe jest pobudzenie Pana do gniewu. Rozdział 10, werset 22. Ale Pan jest nierychły do gniewu. Kolejne trzy cechy wskazują, że miłość nie tylko prowadzi do rezygnacji z własnego ja, ale że przynosi także autentyczną radość wszystkiego, co jest prawdziwe i święte. Miłość nie myśli nic złego. Człowiek cielesny wyobraża sobie złe rzeczy i przypisuje innym złe motywy. Prawdziwa miłość nie wyolbrzymia zła, dopóki nie ma na nią autentycznego dowodu. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości. Niestety, zepsuta natura człowieka odnajduje przyjemność w zajmowaniu się złem. Miłość nie ma upodobania w odkrywaniu zła i wydobywaniu go na światło dzienne. Miłość się raduje z prawdy. Ciało, owa zmysłowa natura człowieka nie jest święte i ma upodobanie w zajmowaniu się złem. Miłość zaś jest święta i czerpie radość z zajmowania się prawdą. Miłość zatem nie jest wcale ślepa. Ona zna prawdę i ceni ją. Ostatnie cztery cechy przedstawiają niezłomną energię miłości. Ten, kto ją posiada, będzie chroniony przez nią pośród wrogo usposobionego świata. Miłość wszystko zakrywa, dosłownie wszystko znosi, to znaczy jest w stanie przezwyciężyć wiele problemów. Nie podnosi błahej sprawy do rangi afery. Ciało potrafi znieść niewiele, nie pokazując przy tym swojej irytacji, nie nosząc urazy. Miłość potrafi znieść wszystko, często nawet w milczeniu i pokorze. Miłość wszystkiemu wierzy. Ciało zawsze jest nieufne. Miłość nie jest podejrzliwa i jest gotowa przyjąć dobro. Jeżeli nie ma bezpośredniego dowodu na zaistnienie zła, nawet gdy wiele sytuacji może wzbudzać wątpliwości. Miłość wszystkiego się spodziewa, ma nadzieję. Człowiek cielesny ma tendencję do pomawiania innych i bezustannej podejrzliwości. Miłość zawsze dostrzega raczej to, co dobre, a nie złe. I zawsze spodziewa się dobrego, ma nadzieję. Często wbrew nadziei. Miłość wszystko znosi, w sensie jest w stanie wszystko znieść, przetrwać każdy kryzys. Ciało, które zawsze z góry zakłada to, co najgorsze,
szybko wyzbywa się nadziei, a gdzie nie ma nadziei, tam też nie ma siły do dźwigania ciężarów. Miłość, która we wszystkim pokłada nadzieję, wzmacnia tych, którzy ją posiadają, do wytrwania nawet w obliczu przeciwności i zniechęcenia. Miłość w jej nieprzemijalnym charakterze. Wersety od 8 do 13, 13 rozdziału 1 listu do Koryntian. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, poznanie, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozmowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. W podanym fragmencie apostoł analizuje trwałość miłości. Miłość nigdy nie zawodzi i nie słabnie. Proroctwa przeminą, znajdując swój koniec w ich ostatecznym wypełnieniu. Języki ustaną wraz z końcem obecnego stanu podzielenia narodów. Poznanie nasze dzisiejsze cząstkowe przeminie, gdyż zostanie dopełnione. Obecne poznanie nie jest pełne, jest raczej czymś, co bezustannie musimy zdobywać ciągle na nowo. I dlatego jest tylko dowodem naszej niewiedzy. Po prostu jest tylko poznaniem cząstkowym. W stanie niebiańskiej doskonałości to, co cząstkowe, to cząstkowe poznanie na zawsze się zakończy. W tej niebiańskiej scenerii będzie miało miejsce błogosławione i całkowite rozwinięcie prawdy. A wszystko, co zostanie nam przedstawione, poznamy i zrozumiemy doskonale. Jest to całkowite przeciwieństwo naszego stanu obecnego, w którym choć prawda jest już objawiona, to jednak rozumiana jest tylko częściowo. Niezależnie od tego, jak głęboko byśmy nie wniknęli w prawdę, to jednak nasze poznanie tu, na ziemi, pozostanie zawsze cząstkowe. W celu bliższego wyjaśnienia stanu cząstkowego poznania apostoł posługuje się obrazem dziecięcia, które potrafi myśleć, mówić i oceniać jedynie jak dziecko. Lecz gdy dziecię wyrasta na dorosłego męża, pozostawia za sobą swój stan niedojrzałości. Tak też i my, dopóki jeszcze jesteśmy w ziemskim ciele, potrafimy myśleć o duchowych sprawach wyłącznie w ułomny sposób i pojmujemy je na sposób ludzki. Prawdę widzimy tylko jak przez zwierciadło, niewyraźnie. Jesteśmy podobni do ludzi, którzy oglądają przedmioty jak przez półprzezroczyste medium. Obraz jest przez to przyćmiony. W stanie doskonałym będziemy widzieć twarzą w twarz. Wówczas nie będzie miejsca na jakiekolwiek medium pomiędzy nami, a tym, na co będziemy patrzyli. Wtedy poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Wówczas prawdę poznamy kompletnie, jako całość, nie tylko cząstkowo, ale tak jak też i my sami jesteśmy poznani. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. W doskonałym niebiańskim stanie nasza teraźniejsza wiara dojdzie do widzenia, więc tym samym znajdzie swój koniec. Również i nadzieja znajdzie swój kres w jej wypełnieniu i urzeczywistnieniu. Jedynie miłość trwać będzie dalej, zostanie utrzymana. Wiara i nadzieja są nieocenionymi towarzyszami podróży.
lecz u drzwi wprowadzających do wspaniałości rozstaniemy się z nimi na zawsze. Tylko jedną wartość zabierzemy ze sobą do nieba – miłość. Jednakże wers ten mówi o obecnym stanie i pokazuje, że nawet teraz miłość posiada najwyższą wartość. Tak też być musi, ponieważ miłość jest naturą Boga i dlatego też jest wieczna.